Konferencja pod tytułem Współczesne trendy w uprawie zbóż w Polsce to druga część wydarzenia promującego ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Pierwsza część odbyła się w Warszewicach, gdzie odbył się konkurs dla kół gospodyń wiejskich oraz prelekcje kucharza. Druga część, czyli dzień prelekcji, to miejsce, gdzie było można zdobyć cenną wiedzę, wymienić się doświadczeniami oraz można było posłuchać krajowych ekspertów z tej branży. Dzień dobry Państwu, nazywam się Szczepaniak Witold, jestem pracownikiem Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, która znajduje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Na dzisiejszej konferencji przedstawiłem dwa wykłady. Pierwszy dotyczył nawożenia wiosennego zbóż ozimych w kontekście poszukiwania oszczędności, natomiast drugi to praktyczne aspekty nawożenia dolistnego. Jeśli chodzi o ten pierwszy temat, to przede wszystkim skupiłem się na nawożeniu azotem, ale trzeba mieć świadomość, że same zaplanowanie dawki tego składnika, terminu aplikacji i dobór nawozów to jest tylko pierwszy punkt. Należy mieć na uwadze, że azot będzie plonotwórczy tylko jeśli będzie odpowiednio obudowany pozostałymi makro i mikroelementami. Natomiast w drugim temacie skupiłem się przede wszystkim na tych aspektach, które są związane z pobieraniem cieczy roboczej. Trzeba mieć świadomość, że składniki pokarmowe działają w roślinie, nie działają na liściach, czyli innymi słowy można powiedzieć, że nasze dolistne wspomaganie roślin będzie skuteczne tylko wówczas, jeśli zadbamy o to, żeby składniki dostały się do roślin. Marzena Brodowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Szanowni Państwo, w dobie wycofywania wielu substancji aktywnych ze środków ochrony roślin, w dobie wysokich cen nawozów mineralnych, niezwykle ważnym elementem w prawidłowo prowadzonej agrotechnice roślin jest zwiększanie naturalnej odporności roślin. Na dzisiejszym wydarzeniu przedstawiono m.in. zagadnienia związane z biostymulacją roślin na bazie kwasów humusowych, alg, aminokwasów. Wykazano, że stosowanie tego typu substancji wpływa nie tylko na poprawę plonowania roślin, ale również na poprawę wielu parametrów jakościowych, m.in. poprzez zwiększenie efektywności procesu fotosyntezy, poprawę funkcjonowania systemu korzeniowego, a tym samym zwiększenie pobierania wody i składników mineralnych, czy też poprawę efektywności wielu procesów enzymatycznych, metabolicznych, fizjologicznych czy biochemicznych zachodzących w obrębie całej rośliny. Zboża są bardzo istotne, jeżeli chodzi o gospodarkę, o rolnictwo w Polsce, z tego względu, gdyż w strukturze zasiewów zajmują około 70%. Najważniejszym zbożem jest pszenica ozima, bowiem już ona w tej chwili, powierzchnia uprawy pszenicy zajmuje około 2 milionów hektarów. Z jednej strony wykorzystywana jest ziarno jej na pasze, z drugiej strony bardzo istotnym kierunkiem wykorzystania ziarna pszenicy jest wykorzystanie na konsumpcję. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.